coraz bardziej lewicowej Ameryce udało się odnieść niebywały sukces obrońcom życia. Oto w Teksasie gubernator zatwierdził rozporządzenie, z którego wynika, że aborcja będzie nielegalna. Pro-life. Za wcześnie dziś na śpiew Hosanna, choć jest nadzieja, że niebawem w paru, a potem w wielu stanach aborcja będzie sprzeczna z prawem. Sprawa to ważna niesłychanie. Zmienia opinia się narodu. Choć kara śmierci pozostanie, to nie dotyczyć będzie płodów. Przegrały dziś lewackie buble, więc w Stanach już się przeżyć da się. Nie wyląduje dziecko w kuble, jeśli poczęto je w Teksasie.